Panie starosto, panie wójcie, panie marszałku, panie pośle, czcigodni księża, a przede wszystkim drodzy rolnicy. Święto plonów jest trwałym elementem niezwykle ważnym w polskiej kulturze, w polskiej tradycji. Jest też elementem polskiej tożsamości narodowej. Jest też najlepszą chwilą, żeby rolnikom podziękować i złożyć wyrazy największego szacunku za ciężką, codzienną pracę. To jest czas, kiedy w sposób symboliczny na wieś, na rolnictwo zwrócone są oczy całego społeczeństwa. I musimy to wykorzystać. W tym czasie trzeba mówić o rzeczach, które od lat nurtują polskie rolnictwo. Bo te tematy naprawdę trudno i nie mogą się przebić. Szanowni Państwo, jesteśmy społeczeństwem chłopskim. Albo mieszkamy na wsi, albo ze wsi pochodzimy, albo ze wsi pochodzili nasi ojcowie, dziadkowie. Jednak część z nas traci więź z korzeniami. Zmanipulowani przez ludzi, którzy są wsi nierzeczliwi, również przez część mediów tworzą wizerunek wsi zasobnej, bogatej, bez problemów, na którą płynie strumień unijnych pieniędzy. Jest to obraz niesprawiedliwy, obraz, z którym musimy walczyć. Rzeczywistość jest inna, jest bardziej skomplikowana. Wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja na większości rynków rolnych. Wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja na skupach. Ilu rolników jest ciągle przez podmioty skupowe oszukiwanych. Wiemy, że nie ma też tych ubezpieczeń, tych rozwiązań prawnych, które miały rolnikom w tych momentach trudnych pomóc. Nie ma też skutecznej pomocy wtedy, kiedy rolników doświadczają takie zdarzenia jak gradobicia, jak burze, jak trąby powietrzne. Jest ich coraz więcej. W tej ekonomicznej sytuacji nie możemy też myśleć nawet o nowych obciążeniach, które kierowane są na rolników. A niestety są. Mówię o składce zdrowotnej, mówię o tym nieludzkim rozwiązaniu polegającym na podwyższeniu wieku emerytalnego, szczególnie wobec kobiet wiejskich. Myślę również o reorganizacji przyszłej KRUS-u, o przyszłym podatku dochodowym. To są wszystko kwestie, których rolnik ma prawo się obawiać. Rolnik ma prawo żądać od państwa polskiego większego zainteresowania jego sprawami. Ma prawo żądać również większej determinacji, jeśli chodzi o obronę polskich spraw w Unii Europejskiej. Tej determinacji niestety brakuje. Polsce i polskim rolnikom potrzeba równych warunków konkurowania. Takich warunków, jakie mają inni rolnicy w Unii Europejskiej. Równych dopłat. Jeśli te dopłaty będą wyrównywane w takim tempie, to mają szansę być wyrównane w latach 2040-2050. Tutaj też państwo polskie i obecna koalicja się nie sprawdza. Przeciwnie. Mamy do czynienia w ostatnich tygodniach z wachlarzem różnych zdarzeń, które nie powinny się zdarzyć, z udziałem ludzi, których obowiązkiem jest pracować dla rolnika, dla polskiej wsi. Bagatelizowanie tego typu zdarzeń, brak zdecydowanych działań, świadczy, że obecnie rządzący nie widzą problemu, jeśli chodzi o kwestie prawne, ale nie widzą też problemu, jeśli chodzi o kwestie etyczne i moralne. Szanowni Państwo, większość społeczeństwa tego nie toleruje. Polacy mają prawo żądać od państwa polskiego stworzenia nie tylko godnych, właściwych zasad pracy, życia, ale również zwykłej uczciwości, równego traktowania, poszanowania norm etycznych i moralnych. Trzeba sobie jasno powiedzieć, tak dalej być nie może. Czas na przebudzenie, bo państwo polskie na wielu polach się nie sprawdza. Solidarna Polska jest za przyjazną, za mądrą polityką wobec polskiej wsi. Nie godzimy się na nierówne traktowanie obszarów, wielu obszarów naszego kraju, wielu regionów.
na przykładzie Lubelszczyzny, a przede wszystkim infrastruktury, bo niektóre rozwiązania, a w zasadzie brak tych rozwiązań, odbierają naszemu regionowi szansę rozwoju. Państwo polskie ma obowiązek stworzenia takich warunków, aby z dóbr cywilizacji mogli korzystać również rolnicy. Bo właśnie taka pomoc powinna być podstawą solidaryzmu społecznego w Solidarnej Polski. Dzisiaj, Szanowni Państwo, życzę wszystkim rolnikom i wszystkim tutaj zebranym przede wszystkim zdrowia, pomyślności. Życzę także wiary, nadziei, wytrwałości w oczekiwaniu na lepszą przyszłość. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. O zabranie głosu poproszę podsekretarza.